Cześć, witajcie w kolejnym podcaście Silence on the Wire. Chcę tylko przypomnieć na starcie, że jesteśmy wydawcą newslettera dla przyszłych programistów. Aktualnie mamy na subskrypcji 25 tysięcy osób, ale lecimy. Dzisiaj moim gościem jest nietypowa osoba, Agnieszka. Agnieszko, opowiedz troszkę nam o sobie. Cześć Adrian, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Nietypowa osoba Agnieszka. I czym Agnieszka się zajmuje? A może Agnieszka Myśliwczyk? Moją specyfiką jest to, że dostarczam wartość mojemu klientowi, myślę celem i odbiorcom. Pojawiłam się w branży usług IT pod koniec roku 2017 i zauważyłam bardzo dużą potrzebę biznesową w kontekście w dużej mierze programistów do pracy i postanowiłam tą lukę zaadresować. Okej, dzięki Agnieszko. Pod koniec roku zeszłego całe LinkedIn praktycznie, wiesz, nasi wspólni znajomi żyli tym, że nagle Agnieszka zamyka agencję rekrutacyjną. To było Tak. świetne. Co się wtedy, Tak. powiedz mi, zmieniło w twoim mindsetie i skąd taka decyzja? Tak, Adrian, masz rację. Pod koniec roku i to zaraz po świętach ogłosiłam, że zamykam agencję rekrutacji IT. Mój pierwszy post, bo w sumie było ich trzy, obejrzało ponad 93 tysiące osób. To może doprecyzuję. Zmieniłam model biznesowy. Dlaczego zrezygnowałam z poprzedniego? Bo on po prostu nie działał. Nie działał tak, jakbym sobie tego życzyła. Założyłam agencję rekrutacji IT po to, żeby być skuteczną, ale przede wszystkim, żeby budować zaufanie. Zaufanie wśród kandydatów, żeby być partnerem dla biznesów, dla firm technologicznych, żeby osoby, które ze mną współpracują, mogły tak samo też z taką dużą satysfakcją realizować się w pracy rekrutera IT. Niestety, bycie ambasadorem firmy jako agencja rekrutacyjna to nie idzie w parze. Model, który aktualnie świadczę, jeżeli chodzi o biznesy technologiczne, to wypożyczanie moich sił rekrutacyjnych pod brandem klienta do wsparcia rekrutacji wewnątrz firm. Czyli tak zwany team extension. Okej, powiedz mi, czy to się wiąże jakoś ze stanowiskiem Tech Culture Truth Seeker? To jest bardzo, bardzo. Ja się cieszę, że ty, Adrian, to poruszyłeś, bo to się bardzo wiąże. Soczystym trendem w HR, patrząc na obecny rok 2002, to jest budowanie zaufania. Wiele moich rozmówców, mam tu na myśli firmy technologiczne, bardzo ubolewa, że nie mają zbudowanego employer brandingu na rynku. Jak dobrze wiemy, startupy są zakładane w dużej mierze przez osoby techniczne. Takie osoby rzadko kiedy myślą o budowaniu działu czy sprzedaży, czy marketingu od samego początku. Czyli ten obszar employer brandingu po prostu bardzo, bardzo długo nie działa, jeżeli nie jest zaadresowany od samego początku. Więc wracając do sedna, moim celem pracy, prowadzenia biznesu jest budowanie zaufania. Mogę to robić w momencie, kiedy wcielam się właśnie w taką rolę truth seekera w firmie i adresuję motywatory do zmiany pracy i długofalowej współpracy, bazując na tym, jak jest. Co jest istotne, ja nie maluję trawy na zielono. Co robią dzisiaj ogłoszenia? Na pewno spotkaliście się z tym, że ogłoszenia są bardzo podobne do siebie i tak naprawdę są tak odrealnione, odczłowieczone, że my nawet nie zdajemy sobie, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak ta praca miałaby wyglądać, jakie zadania miałyby być realizowane i odpowiedzialności. Więc moją rolą jest pokazywanie, jak jest, tak? Bez
malowania tej trawy na zielono. Więc w przeciwieństwie do ogłoszeń rekrutacyjnych, ja jestem twarzą firmy, w której jestem właśnie, Tech Culture True Seeker. Okej, poruszyłaś ciekawy temat ogłoszenia o pracę polskich. Ja natomiast zajmuję się troszkę dostarczaniem tych osób, które dopiero wchodzą na rynek IT do klienta zachodniego. W Polsce mamy całą ogromną listę wymagań. W Niemczech junior powinien umieć HTML-a, CSS-a i podstawy Java, a przynajmniej mieć podstawy w tym HTML-u i CSS-ie. Nasz rynek jest bardzo trudny. Okazuje się, że 99% ludzi, co wspomniałem, kończących bootcampy nie znajduje pracy. Dodatkowo prawie 30% osób, które już znajdą pracę, ląduje w pierwszym roku na konsultacjach psychiatrycznych. Mają dosyć zmieniania po raz enty koloru przycisku na bardziej czerwono. Tak to jest, Adrian, ciekawe, co mówisz, i tu myślę, warto zatrzymać się na chwilę i powiedzieć sobie, dlaczego tak jest, albo z czego to wynika, albo jeszcze idąc dalej, co trzeba wiedzieć i na co sobie, na jakie pytania sobie odpowiedzieć, decydując się w ogóle na taką rolę w IT, programisty, czy QA, czy innego specjalisty. Fajnie, że to poruszyłeś, bo ja mam na swoim koncie projekt Pierwsza Praca dla Kobiet o nazwie Fair IT, i ten projekt był adresowany dla kobiet i on wynikał z potrzeby, z którą ja się zetknęłam jeszcze przed tym, jak rozpoczęłam własny biznes Candid Future. Ja chciałabym bardzo mocno wyjść z takim apelem do osób, które do was, drodzy słuchacze, w dużej mierze, do osób, które decydują się na tą ścieżkę kariery, rozwoju, ścieżkę zawodową. Musicie wiedzieć, że to jest bardzo trudna droga. To jest bardzo trudna droga. Codziennie rozmawiam z doświadczonymi programistami. Codziennie nie ma, i nawet nie ma tygodnia, żebym nie otrzymała informacji: Agnieszka, czuję się wypalony w tym zawodzie. Agnieszka, nie wiem, co dalej ze mną, może się przebranżowię. Motywacja o haśle duże zarobki to nie działa. To musi być coś znacznie więcej, więc pierwszy czynnik, który świadczy o niepowodzeniu w ogóle w wejściu i dalej w rozwoju w branży IT, to jest właśnie motywacja. Nie ma takiej kotwicy, bardzo często ludzie nie nazywają sobie tej kotwicy, dlaczego ja chcę wejść do tej branży. Więc to jest ciekawe, Adrian, co powiedziałeś, bo to jest jeden z tych czynników, że idziemy tam, bo można pracować zdalnie, bo można dużo zarobić. To jest bardzo krótkofalowy benefit i on prędzej czy później sprawi, że dochodzi do wypalenia zawodowego, dochodzi do rezygnacji, dochodzi do utraty, dochodzą wątpliwości, czy ja chcę dalej iść tą ścieżką. Ostatnio rozmawiałam z hiring managerem z dużej organizacji, z dużej firmy IT, i właśnie rozmawialiśmy w kontekście juniorów po bootcampach. I powiedział mi coś takiego: Agnieszka, osoby po bootcampach nie przechodzą u mnie rekrutacji w dużej mierze, w 90% jak nie więcej. Oczywiście dopytałam, z czego to wynika. A wynika to z tego, że my bardzo rzadko, w ogóle jako społeczeństwo, zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja mam coś robić. Odpowiedział mi w ten sposób: na bootcampach jest przekazywana wiedza, ale za tą wiedzą nie idzie dociekliwość, po co ja mam coś konkretnie zrobić. Dlaczego biznes ma takie rozwiązanie, ku czemu to służy. Ja to nazywam taki product mindset, więc po prostu ludzie się wywalają na tych rekrutacjach po bootcampach, bo mają wiedzę, ale kompletnie nie wiedzą, po co ją wykorzystać, w jakim celu, dla niesienia wartości dla biznesu. I ciągle wracam do początku: myślenie celem i myślenie odbiorcą. Jak idziemy na rekrutację, to jest projekt. Rekrutacja to jest projekt. Musimy się bardzo do tego przygotować w kontekście rozumienia potrzeb biznesu, dlaczego ktoś miałby mnie zatrudnić, jaką ja wartość przyniosę na starcie współpracy i w perspektywie czasu.
I znowu wracam do początku. Musimy sobie określić nasze mocne strony, bo każdy z nas je ma. One często są nazywane talentami bądź takimi wrodzonymi umiejętnościami. Choćby testy typu FRIS czy Gallup są w stanie to określić. One są niezmienialne na kanwie naszego tutaj życia. I warto sobie to określić i wiedzieć, co jest moją mocną stroną, a nad czym muszę jeszcze popracować. Bo chyba, Adrian, zgodzisz się ze mną, że nie tylko aspekty i umiejętności techniczne są istotne w pracy programisty bądź specjalisty IT. Powiem ci, że nie. Dużo zależy od komunikacji w zespole, od tego, jak zachowuje się projekt menadżer, od tego, jak zachowuje się zespół. A czy powiem ci, ja praktycznie pracuję w IT od 16 roku życia. Najpierw jako administrator sieci osiedlowych, za co też brałem niemałe pieniądze na te czasy. I u mnie wypalenie pół roku temu dopadło. Wstałem z łóżka i stwierdziłem, już nie pozwolę. Trzeba robić coś innego. A że zawsze lubiłem pisać różnego rodzaju samouczki, tutoriale, stąd właśnie projekt na newsletter z zadaniami, stąd właśnie sobie także znalazłem kilkudziesięciu już padawanów, czyli studentów, można powiedzieć, którzy od początku do końca robią rzeczy, które są potrzebne u nas w firmie lub naszym. Od początku do końca są przygotowani pod projekt i oni o tym doskonale wiedzą. Czy możemy, Adrian, pokusić się w takim razie o stwierdzenie, że musisz poznać siebie, żeby wiedzieć, jaki jest twój plan B w przypadku, kiedy coś cię tego typu chwyci? Oj, czy możemy ci się pokusić? Że ja programowanie porównam do piłki nożnej troszkę. Że piłkarz jest piłkarzem do pierwszej kontuzji. Też musi mieć plan B awaryjny, co robić, jeżeli to się nie uda. Stąd ta konieczność wręcz poznawania siebie i nazywania rzeczy po imieniu. Co chcemy robić, nawet jeżeli jest trudno, bo rozwijamy się tylko wtedy, kiedy jest nam niewygodnie. I do tego bardzo, bardzo nakłaniam każdą osobę, z którą mam możliwość porozmawiania. Czy wiesz, Agnieszka, pytanie, jak nam jest niewygodnie? Bo czasami jest nam tak niewygodnie, że wiesz, że fotel nas uwiera, a czasami jest tak, że mamy do wyboru albo zjeść makaron z serem, albo kupić bilet za 4,60 do klienta. Oczywiście rozmawiamy o tym aspekcie samorozwoju, więc to jest w tym kierunku jak najbardziej. Okej, ale wspomniałaś, że projekcie kawa na klawiaturę. Tak, jest to jest... Nie uchodzi. Kawa na klawiaturę, serdecznie zapraszam, LinkedIn, Facebook, Instagram. I znowu wracam do punktu wyjścia, czyli poznawanie swojego odbiorcy. Ja w cyklu Kawa na klawiaturę przekładam bolączki, marzenia programistów. No, tak się składa, że rozmawiam z nimi codziennie i z tych rozmów wychodzi tak dużo fajnych wątków, że postanowiłam o nich pisać. I co ciekawe, zapraszając moich rozmówców do wypowiedzi, oni bardzo chętnie się na to godzą, dlatego że programista jest przede wszystkim człowiekiem i oprócz tego, że ma bardzo wręcz, ja jestem pełna podziwu, jaką ma konstrukcję mózgu, że w takim zawodzie może funkcjonować, to jest przede wszystkim człowiekiem. I właśnie w ramach cyklu Kawa na klawiaturę rozmawiamy o tym, co gryzie, o czym marzą programiści. Okej, dzięki. U ciebie jest ogromne właśnie zapotrzebowanie na budowanie zaufania wśród programistów. Powiedz mi, czy doszliśmy do podobnych wniosków? Czy twoim zdaniem, podobnie jak moim, rynek standardowych rekrutacji w IT się kończy? Pytanie, co akurat, Adrian, ty masz na myśli? Jak definiujesz standardowy rynek rekrutacji? Ja powiem tak, nie ma tygodnia, żebym nie usłyszała od biznesów firm technologicznych,
że współpraca z agencjami rekrutacyjnymi nie przynosi skutku, ale i tak godzą się na tą współpracę. Więc jest tak duża potrzeba, jest tak wielka luka, patrząc na niedobór programistów, że może to trochę wynika taka ostatnia deska ratunku, ale pewnie jakaś tam głupota, że a nuż widelec się uda, tak? A nuż widelec, ktoś tam się trafi i z tej ilości kogoś zatrudnimy. Ja wychodzę z założenia, że po pierwsze pracuj mądrzej, a nie więcej, a po drugie no, na jakość, na ilości daleko nie zajedziesz, a na jakości jak najbardziej. I stąd też ta moja chęć i ja mam też to tak naturalnie, żeby budować zaufanie z moim odbiorcą, czyli żeby go słuchać i nieść mu wartość, a nie próbować sprzedawać, tak? Co bardzo często rekruterzy uskuteczniają, bo mają cel, ich celem pracy jest właśnie placement, zatrudnienie, a nie budowanie zaufania. To ja sprecyzuję trochę, za standardowy rynek rekrutacji uważam, tu przepraszam, będę brutalny, rozsyłanie ofert każdemu po kolei, a może ktoś się złapie, a może to, natomiast rekruter nie buduje w ogóle swojego brandu. Ja się zetknąłem z różnego typu rekruterami, którzy na przykład coś wykrywali i tego nie było, oraz z takimi, z którymi do tej pory jestem w stanie spokojnie iść, zjeść obiad, bo przed każdą rozmową są, trzymają rękę na ramieniu, chodźmy coś zjeść, czy chodźmy na przykład gdzieś, żebyś wybudował trochę, bo to jest jako pracę. To jest wspaniałe wręcz. Tak, masz Adrian rację, właśnie o tej ilości też pomyślałam. Niemniej to się cały czas dzieje, więc odpowiadając na twoje pytanie, ta silna potrzeba biznesów powoduje, że te praktyki są cały czas uskuteczniane. Okej. Okay. Jeszcze ja mam taką jedną, a przynajmniej miałem, taką brzydką charakteru, że na przykład jeżeli to w firmie nie tak, ja o tym głośno mówię też na zewnątrz. Chodziło głównie o brak na przykład pieniędzy w terminie. Czy uważasz, że takie podejście jest właściwe? Ja myślę, że to teraz ma bardzo krótkie nogi, to znaczy to bardzo szybko wyjdzie. Branża IT i ludzie pracujący w tej branży to jest społeczność bardzo hermetyczna. Dzisiejszy trend jest w oparciu o właśnie polecenia pracownicze bądź sprawdzanie employer brandingu powoduje, że do takich rzeczy dochodzi się raz, dwa, trzy, więc myślę, że jakby naturalna sytuacja rynkowa będzie prowadziła do kompletnego zacierania tego typu praktyk, bo to będzie za szybko, to będzie wychodziło w mig. Takie mamy dzisiejsze realia. Co więcej, według badań 87%, to są akurat badania ze Stanów, 87% osób, zanim zaaplikuje do firmy, sprawdzi tą firmę w internecie, a przecież dzisiaj możemy dotrzeć do pracownika z danej firmy bez żadnego problemu. Jesteśmy w sieci w wielu miejscach, więc zdecydowanie to będzie, to ta skala tego typu problemu, jednego z, które podałeś, będzie się moim zdaniem zmniejszała. A powiedz mi jedną rzecz, a czy uważasz, że programiści powinni rzetelne firmy dyskutować? Na pewno powinno się o tym mówić, bo to znowu wracamy do tego punktu wyjścia, trawa malowana na zielono, opowiadamy piękne historie. Ostatnio jeden programista powiedział mi coś takiego: Agnieszka, mam wrażenie, że im gorzej dzieje się w firmie, tym lepiej na rekrutacjach o tej firmie się opowiada. No oczywiście za firmą stoją ludzie i też pytanie, dlaczego tak jest, więc nie uważam za złe, wręcz przeciwnie. Moim celem jest, żeby wiedzieć, jak jest w firmie jak najwcześniej. Zanim podejmiemy tą decyzję, że składamy wypowiedzenie obecnego pracodawcy, bądź wiążemy się współpracą już oczywiście formalnie, umową z daną firmą. Ja dążę do tego w mojej pracy, mam taką etykę pracy, żeby mówić, jak jest jak najwcześniej. I to jest ten jeden element, jeden z tych elementów, o których powiedziałaś.
Też jestem za 100% tak popieram, co mówisz. Ja bym chciał teraz trochę zmienić kolejność, jeżeli możemy. Najpierw do Fair IT, okay? Jasne, zapraszam. Bo mnie to bardzo interesuje. Mamy 2022 rok, początek. Czy uważasz, że wciąż jest za mało kobiet w IT? To choćby pokazują dane liczbowe, dane statystyczne. Na kierunkach informatycznych ciągle jest około 15% kobiet studiujących stricte informatykę. Co więcej, w ogóle w branży IT jest około 25% kobiet na stanowiskach specjalistycznych. Nie mam tu na myśli oczywiście tylko programistów. Więc ja wychodzę zawsze, ja powiem tak. Fair IT było projektem skierowanym do kobiet, dlatego że kobiety chciały wejść do branży i nie wierzyły, że im się uda, i te sygnały do mnie docierały. Z drugiej strony była bardzo silna potrzeba rynkowa, która się pogłębiła. Fair IT było rozpoczęte w roku 2019, więc mamy rok 2022, ta luka, milion programistów brakujących w Polsce, ona za chwilę będzie, na świecie, przepraszam, to za chwilę się będzie działo tutaj w Polsce, więc potrzeby są ogromne. Więc ja odpowiadam na potrzeby rynku i odpowiadam na potrzeby danej jakby grupy. Jeżeli by do mnie przyszli mężczyźni i powiedzieli: Agnieszka, chcę wejść do IT, ale nie mogę, albo chcę, Agnieszka, wejść, gdybym była w branży, na przykład nauczycieli edukacyjnej, to też bym zrobiła ten projekt, tak? Więc, no ale przyszły do mnie kobiety, mówiła: Agnieszka, chcę wejść, a z drugiej strony biznes mówił: tak, chcemy więcej kobiet w naszych zespołach, co więcej, programiści mi o tym mówili. Więc zaadresowałam potrzeby dwóch jakby stron. Ja ci powiem jedną rzecz, że właśnie od 2018 czy 2019, bo sam też pozostałem znajomy, bo koleżeństwu, widziałem bardzo, może nie przykry, ale dyskryminujący znowuż mężczyzn. Mianowicie większość firm, z którymi współpracowałem w Krakowie, chciała mieć zespoły 50 na 50 i była gotowa inżynierom IT, kobietami płacić o wiele więcej niż mężczyzn. Czy uważasz, że to nie jest może dyskryminacja w tę stronę? Absolutnie nie jestem zwolenniczką takich sztucznych zabiegów. Ja w ogóle jestem bardzo dużą przeciwniczką nomenklatury braku wartości. Jeżeli jest coś wartościowe, to ja jestem jak najbardziej za. To, o czym opowiadasz, jest sztucznym tworem, tworem dla bytu, a nie dla niesienia czegoś istotnego. Więc wiem, że są takie praktyki. Masz na myśli raczej wielkie korporacje, międzynarodowe korporacje, które mają odgórnie narzucone wręcz jakieś KPI-e, parytety, tak? W tym ujęciu rozmawiamy. Więc ja może powiem tak, gdyby choćby świnka morska miała nieść wartość do IT, bo by potrafiła, bo wiedza i płeć dla mnie nie mają znaczenia, potrafiłaby dobrze i wartościowo i z satysfakcją realizować pracę programisty, to dlaczego nie? Więc odpowiadając na Twoje pytanie, absolutnie tego nie popieram. Dlatego też włączyłam programistów panów do bycia mentorami dla uczestniczek programu Fair IT. Ja nie wyobrażałam sobie, żeby po stronie niesienia wiedzy, wartości stały tylko kobiety. Więc były i kobiety, ale oczywiście więcej było mężczyzn. I dlatego uważam ten projekt za wielki sukces. Zresztą liczby za tym stoją, bo 14 z 19 naszych uczestniczek znalazło pracę w roku 2020, kiedy wybuchła u nas pandemia i lockdown. Znalazły pracę jako programistki Java lub frontend. Okej, ja jestem takiego samego zdania jak ty. U mnie taką wartością ekstra jest nie świnka morska, akurat pies. No to doskonale się rozumiemy. Tak. Ale na przykład, nie wiem, w serialach Silicon Valley jest taki motyw zatrudnia, że trzeba zatrudnić kobietę. Ja też u siebie w R&D-u miałem małe naciski, że koniecznie to musi być kobieta.
A czy uważasz, że wymuszanie tego typu nacisk przez stakeholderów jest w jakiś sposób opłacalne dla firmy? No tutaj musisz pewnie, fajnie by było, żebyś opowiedział, co się dalej za tym wydarzyło. I jeżeli ta kobieta faktycznie zaczęła pracować, czy była ta istotna wartość ze współpracy z nią. Wiem, o jakim fragmencie filmu mówisz, sama to widziałam. I nie, no oczywiście, że nie. Wiedza i kompetencje nie mają płci. I oczywiście mówi się badania na to wskazują, o tym mu opowiadają, tak, że kobiety mają na przykład większą atencję do detali, czy budują to takie community zaangażowane, bywają bardziej komunikatywne, wyrażające emocje i tak dalej. Ale jak schodzimy do konkretnych case'ów, to tak, to chciałabym, żeby ode mnie wybrzmiało, wiedza i kompetencje nie mają płci i w zależności od tego, kogo potrzebujemy, do realizacji jakich zadań, i również w tym aspekcie dopasowania tego kulturowego, tak, mindsetu, osobowości, to jest też bardzo ważne, to weźmy najlepszego kandydata. I to jest dla mnie bez różnicy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Znaczy się, ja ci powiem tak, że wtedy znalazłem kobietę, bo ja mam całe szczęście, olbrzymią ilość znajomych wśród programistek i udało mi się panią z jednej firmy dosyć dużej z Katowic wyciągnąć. Jak współpraca przebiegała? Świetnie, przebiega dalej. Super, Świetny super. inżynier. Okej, okay, dobrze, porozmawialiśmy trochę o kontrowersjach. Teraz przejdźmy sobie do takich tych trzech pytań, które jeszcze na zakończenie chcę ci zadać. Po pierwsze, co najbardziej lubisz w swoim biznesie do pracy, a czego wręcz nienawidzisz, tak? I hate. Ja w ogóle nie jestem osobą, która ma w sobie zakorzenione nienawidzenie czegoś. Bardziej podchodzę do tematu, że otaczam się ludźmi pozytywnymi i chcę się otaczać takimi biznesami również. I jeżeli już mówimy o jakimś nienawidzeniu, to bardziej może w kontekście nielubienia. Nie lubię obłudy i ściemniania. Ale nie lubię też narzekania, bo narzekanie nam odbiera, a nie powoduje, że my wzrastamy. Więc wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam nas zamykają, a nie otwierają, ja po prostu tego nie lubię. Chociaż nieraz jest ciężko i trzeba sobie wiele rzeczy przeklikać w głowie. Co natomiast bardzo lubię, ja bardzo lubię ludzi. Ja bardzo lubię ludzi poznawać, ich wnętrza, ich motywacje do pracy, do życia. Więc to mnie bardzo drajwuje w mojej pracy i drajwują mnie osoby, które chcą tak jak ja. Chcą zmieniać oblicze branży rekrutacyjnej, chcą budować zaufanie wśród swoich odbiorców i chcą myśleć właśnie celem i tą drugą stroną, a nie sobą na pierwszym miejscu, bo to przecież nie o nas w tym wszystkim chodzi. Znaczy, ja powiem tak, ja najbardziej znowu w swojej roli, dla mnie nowej jako osoby technicznej, najbardziej lubię przybijanie piątki z klientami, obiady, całą resztę, czy po prostu rozmowy z ludźmi, których mamy zatrudnionych. Natomiast nienawidzę KPI. Nienawidzę wypełniania KPI i nienawidzę wzorowania się na KPI, bo jednak KPI nie wszystko. To mnie krzywdzące dla danej osoby. No tak, bo są zero-jedynkowe i nie uwzględniają pewnych faktorów. Oczywiście, no trzeba umiejętnie do tematu podchodzić. Dokładnie. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą też chcę Cię zapytać, a mianowicie dwie. Pierwszą z nich jest, czy, bo zrobiliśmy świetną rzecz z Wojtkiem Balcerzakiem. Potem ja jeszcze nagrałem o tym materiał. Co możesz polecić ludziom, którzy wchodzą w branżę i w jaki sposób oni mogą być zauważeni przez rekruterów? Co oni powinni według Ciebie zrobić? Wiesz co, fajnie, że o to pytasz, bo dosłownie 2 dni temu dostałam wiadomość od juniora programisty, który napisał post na LinkedInie
I ja go skomentowałam i zaczęliśmy ze sobą pisać i zapytał mnie, czy moim zdaniem programiści powinni budować swoją, powinni być w social media poprzez publikacje, poprzez komentarze, bo jak zauważył, tylko mała część właśnie programistów lajkuje coś choćby na LinkedInie, już rzadziej komentuje, chociaż jak zerkniecie sobie hashtag kawa na klawiaturę, to tych komentarzy jest całkiem sporo. I zapytał mnie, czy moim zdaniem z punktu widzenia osoby reprezentującej rekrutację w IT warto to robić. Więc ja odwróciłam pytanie i zapytałam go, a co on o mnie myśli? Widząc mnie w sieci, nigdy nie rozmawialiśmy, nie spotkaliśmy się. No i napisał o mnie więcej niż ja sama mogłabym o sobie powiedzieć. Oczywiście w tym kontekście, że niosę wartość w swoich postach i widać, że znam się na tym, co robię. Więc ja może powiem tak, budowanie reputacji, bo tak wolę niż marka osobista, jeżeli chodzi o programistów, a tym bardziej osoby wchodzące do branży, to wyjdzie tylko na plus. Oczywiście trzeba pamiętać, do kogo mówimy w naszych postach, w naszych publikacjach i jaki cel chcemy zaadresować. I wtedy pomysły przyjdą same, więc od tego trzeba zacząć. Bardzo, bardzo polecam z punktu widzenia rekruterów. Zresztą ja zawsze czytam komentarze, jak jeszcze aktywnie rekrutowałam, to zawsze czytałam, szukałam osoby w sieci, na Facebooku, czytałam komentarze. Ja już mniej więcej wiedziałam, z kim mam do czynienia. Już po samym takim pierwszym screeningu. Więc pamiętajcie, że można was znaleźć w sieci i już właśnie po tym, co piszecie, jak piszecie, co komentujecie, mieć już pewien obraz i albo to przyciągnie rekrutera, albo wręcz w drugą stronę. To zamknie kontakt do was. Myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy juniorów na rynku jest sporo, to jest bardzo duży wyróżnik, bo jeszcze bardzo mało osób to robi. No zresztą to też w kontekście juniora programisty, który się ze mną skontaktował, że sam zauważył ten trend. Ja osobiście uważam bardzo podobnie, nawet, że należy jak najwięcej publikować. Sam sobie 10 lat temu, 11 nawet, zrobiłem przerwę dwuletnią od programowania. Stwierdziłem, że chcę się pouczyć. Odbyłem 4 praktyki potężne, które dały mi jakąś wiedzę. Natomiast osobiście utrzymywałem się z tego, że co jakiś czas publikowałem treści, za które mój wydawca mi płacił pewne pieniążki. Czyli uczyłem się i jednocześnie miałem wartość dodaną. Tak, jeżeli mówimy o biznesie, no to większość mojego biznesu jest albo z poleceń, albo właśnie z moich aktywności w social media, głównie na LinkedInie. To jak publikuję, co publikuję, sprawia, że propozycje współpracy się tutaj firmy do mnie bezpośrednio zgłaszają. Okay, o tym temacie moglibyśmy gadać po prostu, wiesz, latami, bo dla mnie to jest temat, który znam, który lubię, gdzie ja często, jak sama zauważyłaś, coś piszę, czy coś robię z ludźmi w formie na przykład podcastu czy innych rzeczy, ale reasumując, doskonale wiemy, że IT to nie tylko programowanie, nie tylko powiedzmy jakieś sieci, bezpieczeństwa czy audyty. Są też osoby takie jak ty, które stanowią integralną część tego przemysłu. Powiedz mi, czy masz jakieś rady do osób, które zamiast zdecydować się na ścieżkę kariery programistycznej, chciałyby pójść twoją ścieżką? No to pytanie, o jaką ścieżkę pytasz, czy bycia przedsiębiorcą, nie polecam. Dużo ról w jednej osobie, dużo determinacji i takiego fokusu na odniesienie sukcesu, ale coś, co, jeżeli już w tej materii, to coś, co na pewno mocno sobie przeklikałam w głowie, to ten fokus na odbiorcę i klienta i adresowanie jego potrzeb biznesowych, a nie próby edukacji rynku, bo jest się albo biznesem, albo fundacją, tak? Jakimś takim, no to nie idzie w parze, więc myślimy odbiorcą, myślimy klientem płacącym, myślimy
jaką wartość możemy swoją usługą, swoim produktem przynieść właśnie klientowi. A jeżeli pytasz o branżę rekrutacyjną, to cały czas jest próg wejścia bardzo niski, bo wystarczy być, tak się przyjęło na rynku, komunikatywnym, bystrym, umieć rozmawiać z ludźmi i już jest temat załatwiony. No nie do końca, więc trzeba zdecydowanie coś więcej, żeby zostać rekruterem IT i o tym moglibyśmy faktycznie, Adrian, długo, długo rozmawiać i pewnie cały odcinek moglibyśmy nagrać, co musi się wydarzyć, żeby być skutecznym i pracować z satysfakcją przez wiele, wiele lat w tym zawodzie. Co do tego całego odcinka, to trzymam cię za słowo. Tak, myślę, że będziemy mogli jeszcze kiedyś na ten temat porozmawiać. Do tego też wrócimy, ale to nie prędzej niż połowa tego roku, naprawdę. Druga rzecz, jako że już mamy ponad pół godziny materiału, właśnie staram się, żeby nikogo nie zanudzić, to Agnieszka, ja ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Była naprawdę super. Dziękuję również i chciałabym zostawić was z taką refleksją, że jeżeli do projektu szukam pracy w IT, podejdę z pełną powagą i zaangażowaniem z mojej strony, to jestem w stanie odnieść sukces. Nic się nie zrobi samo, konkurencja jest ogromna i to my musimy zadbać o to, żeby się na tym rynku wyróżnić, więc życzę powodzenia, ale no, łatwo nie przyjdzie, więc tak mogę zaakcentować tą naszą końcówkę rozmowy. Powodzenia życzę wszystkim i silnej motywacji kotwicy do realizacji swoich planów.